czytając pierwszy rozdział listu do Tytusa, pierwsze cztery wersety, zauważamy, że są tu takie słowa. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Więc tutaj w służbie wiary to określenie, to jest, można powiedzieć, z Biblii Gdańskiej może lepiej by było oddane, gdybyśmy powiedzieli Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i znajomości prawdy, która jest według pobożności. Z kolei, jeśli chodzi o to sformułowanie w tym wersecie, które mamy jako przed dawnymi wiekami, to również idąc za oryginalną Biblią Gdańską, moglibyśmy powiedzieć, że to jest przed czasami wiecznymi, jak to mówi Biblia Gdańska. I to jest ważne, że jest to pierwszy z trzech głównych fragmentów listu wymienionych przed chwilą w poprzednim odcinku. Jak już zdążyliśmy zauważyć, w tych wersetach w zwięzły sposób zostaje streszczona niewyczerpalna głębia wzniosłych prawd chrześcijaństwa. Już na początku dowiadujemy się, że źródłem błogosławieństw jest Bóg. Najpierw zostaje on przedstawiony w swoim absolutnym charakterze jako Bóg, następnie jako prawdomówny Bóg, potem jako Bóg, Zbawiciel, który objawia się zgubionym ludziom, a na końcu jako Bóg Ojciec, Bóg miłości. Jednak to w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu, mamy doskonałe objawienie wszystkiego, czym Bóg jest dla nas. Apostoł Paweł jest narzędziem tegoż objawienia. Nazywa siebie sługą Bożym. Ten tytuł pojawia się w listach tylko dwa razy. Tutaj oraz w listach Jakuba. Oraz kilkakrotnie w Księdze Objawienia, podczas gdy wyrażenie sługa Chrystusowy występuje w Biblii częściej. Bycie sługą Bożym wymaga całkowitej zależności od Boga zleceniodawcy, bojaźni i drżenia przy wykonywaniu zadania, respektu przed każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych oraz głębokiego poczucia odpowiedzialności. Warto zwrócić uwagę, że przez nazwanie siebie sługą ów wielki apostoł narodów zajmuje celowo najniższe i najskromniejsze stanowisko. Postawa ta ma służyć za przykład Tytusowi, który zostaje powołany do zajęcia zaszczytnej funkcji apostolskiego wysłannika. Jeżeli zatem apostoł przyjął tak nieznaczące stanowisko sługi, to o ileż bardziej powinien pójść w jego ślady uczeń. Jako sługa lub niewolnik Boga, Paweł nie należał do siebie samego. Bóg oczekuje od swego sługi bezwarunkowego posłuszeństwa oraz sumienności i wierności przy wykonywaniu powierzonego zadania. Niemniej, mimo wymagań Boga wobec jego sług, samo poselstwo, z jakim apostoł został wysłany, nie ma w sobie nic przerażającego, gdyż Paweł jest sługą Boga, Zbawiciela. To dlatego autor listu do Tytusa, apostoł Paweł,
nazywa siebie również apostołem, czyli posłańcem Jezusa Chrystusa. O ile Bóg powierzył mu prawdę, to Chrystus jest tym, który go wysłał, by ją rozpowszechnił i obwieścił wszem i wobec. Zlecenie to postawiło Pawła w szczególnej relacji wobec Chrystusa jako jego apostoła, któremu powierzono misję zaniesienia światu prawd, jakie Bóg od wieczności miał w swoim sercu. Prawdy te dziś oferowane są ludziom i mogą stać się ich osobistym udziałem na podstawie dokonanego dzieła Chrystusa. To dlatego Paweł mógł powiedzieć: Chrystus Jezus, Zbawiciel nasz, Sprawca zbawienia, które od zawsze należało do zamysłu Boga, Boga miłości wobec nas. O zbawieniu Paweł mówi jasno, jako o swoim własnym zbawieniu. Śmiało może powiedzieć: Chrystus nie tylko jest Zbawicielem, lecz Zbawicielem moim oraz tych wszystkich, którzy w Niego wierzą, naszym Zbawicielem. Zbawienie zostało zdobyte dla nas przez Jezusa Chrystusa. On sam stał się niewolnikiem Bożym, aby nas pozyskać. Można o tym przeczytać m.in. w 2 Mojżeszowej 21, od 2 do 6 wersetu. Naszym sługą stał się On, aby móc je nam udostępnić. To też czytamy Filipian 2, rozdział 6 do 8 wersetu. Zatem przyjrzyjmy się teraz bliżej służbie apostoła Pawła opisanej w tym fragmencie tych 4 wersetów. Jego urząd apostolski nie ma nic wspólnego z zasadami Starego Testamentu. Jest całkowicie niezależny od zakonu. Jest według wiary wybranych Bożych. Nie zwraca się ani do ciała, ani do woli człowieka, lecz do wiary, w przeciwieństwie do zakonu. Wyklucza zasadę ludu wybranego opierającą się na cielesnym pokrewieństwie. Niewątpliwie uprzywilejowane stanowisko Izraela nawiązywało pierwotnie do wiary Abrahama, niemniej opierało się głównie na cielesnej przynależności do ludu, którego protoplastą był Abraham. Protoplastą, czyli takim przodkiem. Jednak ów lud, powołany do posłuszeństwa, utracił przez swoje nieposłuszeństwo prawo do bycia uznawanym za lud Boży. W przeszłości, co prawda, je odzyska, jak będzie to w Nowym Przymierzu, jak się Nowe Przymierze zacznie 7 lat po pochwyceniu, czyli po 7-letnim ucisku i po powrocie Pana Jezusa Chrystusa razem z Kościołem na ziemię, po 7-letnim pobycie Kościoła w niebie, to w tym momencie na ziemi zostanie ustanowione nowe przymierze i wtedy faktycznie w przyszłości Izrael odzyska to uprzywilejowane miejsce. Ale podobnie jak my, wyłącznie na gruncie wybranych, wiary wybranych, wyłącznie na gruncie wiary wybranych. Urząd apostolski Pawła zwraca się do osobistej wiary, nie zaś do ludu uprzywilejowanego. Ze względu na ziemskie pochodzenie. To się nie liczy. Ziemskie pochodzenie, pokrewieństwo według ciała z Izraelem. Ci, którzy otrzymali dar wiary, to wybrani w wieczności przez Boga, aby mogli należeć do Niego, do Boga. Zbawieni przez wiarę, zjednoczeni w duchu miłości i stanowią oni niebiański lud Boży. Te dwa aspekty, wiara i wybranie, cechują chrześcijaństwo. Oba mają swoje źródło wyłącznie w łasce i nie są zależne od zakonu. Drugim aspektem Pawłowego urzędu apostolskiego było
poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Apostoł z Tarsu głosił prawdę, całą prawdę. Czym jest prawda? Jest absolutnym objawieniem tego, kim jest Bóg, czyli Jego istoty, tego, co mówi, czyli Jego słowa i co myśli, czyli Jego ducha. A więc, innymi słowy, jest objawieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Chrystusie, w którym mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, o czym czytamy w Kolosan 2, rozdział 9, werset. Zostało nam objawione, kim jest Bóg. W Nim rozpoznajemy Ojca jako Tego, który jest światłością i miłością. Możemy o tym przeczytać m.in. w pierwszym liście Jana, 1 rozdział, 5 werset i 4 rozdział, 8 werset. Prawda to również Boże Słowo. Prawda to również Boże Słowo. Jezus mówi do Ojca, Słowo Twoje jest prawdą. O tym czytamy w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 17 werset. Słowo zostało przyniesione nam przez Chrystusa. On zatem jest jednocześnie wyrazem natury Boga, jak i Jego słów. W Ewangelii Jana, która przedstawia Jezusa jako Syna Bożego, On sam mówi o sobie, ja jestem lub jam jest. Kiedy widzimy, że Żydzi zapytali go, kim jesteś, odpowiedział, to co wam powiadam. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 8, rozdział 25, werset. Czyli jestem tym, co do was mówię. Pojawia się tu absolutne zjednoczenie obu aspektów prawdy w Chrystusie. Bożej natury i Jego słowa. Bóg przemawiał do nas wyraźnie w Chrystusie, w Synu. W przeciwieństwie do stosowanego niegdyś fragmentarycznego i wybiórczego sposobu przekazywania prawdy przez proroków, o czym czytaliśmy w Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg głosi pełnię prawdy w Chrystusie, która to prawda jest w Chrystusie i który sam jest Słowem, o czym czytamy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Chrześcijaństwo jest wzniosłym i kompletnym wyrazem prawdy, ponieważ w nim prawda przejawia się zupełnie, prawda przemawia do nas w Synu. Objawienie przyszło przez Niego, nie przez Mojżesza, jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 17 werset, lecz przez osobę będącą ucieleśnieniem prawdy, a odsłania nam ten fakt samo słowo. I jeszcze jedno. Prawda jest tym, co Bóg myśli o wszystkim. Myśl ta jest w Chrystusie, zaś Duch składa o tym świadectwo, gdyż Duch jest prawdą, o czym czytamy w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 6 werset. On świadczy, że w Chrystusie jest życie wieczne, które zostało nam udostępnione przez Jego ofiarę dla nas i za nas. Zatem prawda znajduje się w Chrystusie. Prawda znajduje też w Chrystusie swój doskonały wyraz, gdyż On sam jest prawdą, o czym czytamy w Jana 14, rozdział 6, werset. W Starym Testamencie Bóg nie objawiał pełni Jego myśli. Nie dał się poznać jako Bóg miłości. Objawienie istoty Jahwech było co najwyżej powiązane z obwieszczeniem Jego miłosierdzia, o czym czytamy w 2 Mojżeszowej 34, rozdział 6, werset. Pod władzą zakonu Bóg nie objawił się także, nie objawił także, że człowiek jest zgubiony, gdyż sam zakon zakładał możliwość uzyskania życia poprzez posłuszeństwo wobec przykazań Bożych. W księgach Starego Testamentu
Jahwech nie odsłonił także swoich myśli o świecie, gdyż wówczas świat nie był jeszcze ostatecznie zdefiniowany i osądzony jako znajdujący się pod panowaniem szatana. Zakon nie zakładał również świadectwa o myślach Boga odnośnie nieba, ponieważ człowiek był grzesznikiem, niebo było przed nim zamknięte. A prawo mogło obiecać mu jedynie ziemskie błogosławieństwo. Również sam Bóg nie był w pełni objawiony w prawie. Pozostawał poza zasłoną, pod osłoną gęstego mroku, o czym czytaliśmy w 1 Królewskiej 8 rozdział 12 werset. Pod panowaniem zakonu niewyjaśniona została także kwestia ofiary, która była w stanie usunąć grzechy, która byłaby usunąć w stanie być grzechy i pojednać raz na zawsze grzesznika z Bogiem. Krótko mówiąc, poznanie prawdy było w Starym Testamencie niezupełne, częściowe. Pełnię prawdy przyniosło dopiero chrześcijaństwo. Zauważ jeszcze, że poznanie prawdy jest zgodne z pobożnością. Zgodne z pobożnością, czyli utrzymaniem ścisłej wewnętrznej relacji między duszą a Bogiem. Tajemnica pobożności wspomniana w 1 Tymoteusza 3, rozdział 16, werset to stan, w którym dusza może znajdować się w relacji z Bogiem, w którym dusza może radować się relacją z Bogiem i trwać w tej relacji. Cała prawda jest wyrażona w jednej osobie, w Jezusie, Bogu objawionym w ciele. Jedynie On, Bóg objawiony w ciele, czyli Jezus, pozwolił nam poznać Boga i nawiązać relację z Nim. Dlatego też wielka tajemnica pobożności zawiera się w poznaniu Chrystusa. O, i to możemy przeczytać w 1 Tymoteusza 3, rozdział 16, werset. Bóg, który objawił się w ciele, został objawiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. 1 Tymoteusza 3, rozdział 16, werset. Jeżeli poznanie prawdy nie doprowadzi człowieka do pobożności, to przyczyni się do jego zatracenia. Jeśli człowiek odrzuca relację z Bogiem, zamiast mieć prawdę płynącą z pobożności, można mieć prawdę po prostu częściowo. Więc to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że większe poznanie pociąga za sobą większą odpowiedzialność. Jeżeli poznanie prawdy nie doprowadzi człowieka do pobożności, to przyczyni się to poznanie do jego zatracenia, jeżeli człowiek odrzuca relację z Bogiem. Zamiast mieć pełną prawdę płynącą z pobożności, jest możliwe, że będzie się mieć prawdę w nieprawości, oraz tą prawdę będzie się wtedy tłumić, o czym czytamy w Rzymian 1 rozdział 18 werset. I wtedy będzie się przedmiotem gniewu Bożego, a nie jego przychylności. Także ważne jest, żebyśmy zauważyli, że powierzone Pawłowi apostolstwo miało za fundament nadzieję życia wiecznego. Nadzieja ta jest pewnością, a nie czymś bliżej nieokreślonym. Ta nadzieja różni się od niepewnej ludzkiej nadziei. Życie wieczne zostało obiecane przez samego Boga. A czyż On mógłby kłamać? Czyż nie powiedział: wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie,
i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. To jest cytat z Izajasza, 46 rozdział, 9 i 10 werset. Wybrani Boży już teraz posiadają dar życia wiecznego, bo przecież to wyraźnie jest powiedziane, że wybrani Boży już teraz posiadają dar życia wiecznego przez wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 54 werset. I pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset mówi wyraźnie, on jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Nie ludzkie i przemijalne, lecz duchowe życie wieczne, życie z samego Boga. Ten dar daje nam zdolność, by poznać Go, radować się Nim i mieć z Nim społeczność. Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To jest właśnie życie wieczne. Nie ulega wątpliwości, że jak długo chrześcijanin przebywa na ziemi, tak długo pełne korzystanie z Bożych błogosławieństw i potencjału życia wiecznego będzie niedoskonałe. Dopiero w chwale będziemy urzeczywistnieniem pełnej wartości Bożego życia. Stanie się to wówczas, gdy zobaczymy twarzą w twarz tego, który jest naszym życiem i staniemy się do Niego podobni. Gdy poznamy tak, jak sami jesteśmy poznani, gdy będziemy doświadczali doskonałej, nieprzerwanej i niczym niezakłóconej społeczności z Chrystusem. Z Chrystusem, który jest przedmiotem naszej nadziei. Taka jest właśnie chrześcijańska nauka. I taka jest prawdziwa istota chrześcijaństwa. Razem z apostołem możemy zawołać: o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Rzymian, to jest z 11 rozdziału 33 wersetu. Tak, cóż za niezgłębione bogactwo. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Jakże wzniosłą wartość powierza nam chrześcijaństwo. Jaką pewność, jaką błogość i szczęśliwość, jaki pokój w naszej relacji z Bogiem. Jaką pełnię radości w społeczności z Nim. Jaką przyszłość. Czy istnieje poznanie, które można by porównać z tym, jakie przynosi nam Ewangelia? A objawionego we właściwym czasie w Słowie. Wyrażenie właściwy czas jest kontrastem, kontrastuje z określeniem przed dawnymi wiekami albo przed wiecznymi czasami. W tym czasie żyjemy. To dziś Bóg objawił zamysł swojej łaski. Ten właściwy czas ustalony w wieczności przez Boga nadszedł teraz. Zapoczątkowało go wydarzenie absolutnie niepowtarzalne w historii. Wydarzenie o niezgłębionych wiecznych konsekwencjach. Krzyż Chrystusa i Jego powstanie z martwych. To tam został w pełni objawiony zamysł Boga wobec nas. Zasłona, która oddzielała nas od Boga, została rozerwana. Droga dostępu do Niego otwarta i oświetlona. Nasza relacja z Nim jako Ojcem ustanowiona na zawsze, na wieki. A dziedzictwo jako nasz dział z Chrystusem zostało przypieczętowane. Wszystko to stało się przez Niego i w Nim. Żadna z tych rzeczy nie była zapowiedziana ani znana kiedykolwiek wcześniej. Słowo Boga, który nie może kłamać, zostało objawione teraz. Odwieczne myśli Stwórcy, które tkwiły dotychczas w skrytości Jego zamysłów, są dziś znane i zwiastowane. Są dziś znane, a zwiastowanie słowa zostało powierzone Pawłowi. I tutaj jednoznacznie widzimy, co warto podkreślić,
że ten właściwy czas ustalony w wieczności przez Boga nadszedł teraz. Dlatego możemy powiedzieć, że zapoczątkowało go wydarzenie absolutnie niepowtarzalne w historii. To wydarzenie o wiecznych konsekwencjach, ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego powstanie z martwych. To na krzyżu Golgoty został w pełni objawiony zamysł Boga wobec Ciebie i mnie. Zasłona, która oddzielała Ciebie i mnie od Boga, została rozerwana. Droga dostępu do Niego otwarta. I oświetlona jest teraz nasza relacja z Bogiem jako Ojcem i jest to relacja ustanowiona na zawsze, na wieki. A dziedzictwo jako nasz dział z Chrystusem jest przypieczętowane. Wszystko to stało się przez Niego oraz w Nim. I jeżeli teraz mamy to, jakież olbrzymie znaczenie posiadał zatem urząd apostolski. Dzisiaj słowo prawdy jest już dopełnione, o czym czytamy w Kolosan 1 rozdział 25 werset. Zwiastowanie było rozkazem Boga Zbawiciela. I wszyscy wiemy, że apostoł wypełnił powierzone mu zadanie. Niemniej jednak Boży nakaz w niczym nie przypominał zakonu. Tym razem to nie Jahwech, Bóg z Synaju, lecz Bóg Zbawiciel objawił się w Słowie we właściwym czasie, powierzając jego zwiastowanie apostołowi. Paweł kieruje swój list do Tytusa, o czym czytaliśmy w 4 wersecie 1 rozdziału tego listu, który był duchowym synem apostoła. Został zrodzony na gruncie prawdy i wiary. Wiara ta była wspólnym działem Pawła i Tytusa. Tytusa i Pawła. Żyda i poganina. To właśnie Paweł przekazał swojemu uczniowi prawdę, to dzięki jego służbie Tytus uwierzył. Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, Boża miłość i Boża łaska jednoczą się, aby przekazać Tytusowi radosną nowinę o przychylności i pokoju jako błogosławieństwach ofiarowanych przez Zbawiciela. Tyle 1 rozdział, wersety od 1 do 4.